Dzisiaj słyszeliśmy o, tym, o winnicy w Starym Testamencie. Prorok Izajasz w V rozdziale mówi, że winnicą Pana zastępów jest Dom Izraela. Czyli możemy powiedzieć śmiało, że winnicą w Nowym Przymierzu jest Kościół Jezusa Chrystusa. My jesteśmy latoroślami i każdy z nas, od każdego z nas Bóg oczekuje owocu. Tak jak z takiej winnicy, tak z Twojego życia, z życia kościoła, zboru, Bóg oczekuje dobrego owocu. Ale też słyszeliśmy o tym, że to Królestwo Boże jest, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Chciałbym dzisiaj nawiązać i, i mówić, przypomnieć nam o Bożym pokoju. Chciałbym, żeby, żeby w takich czasach jak teraz, kiedy jest, są. Niedaleko nas jest wojna, kiedy jesteśmy tuż po tych różnych zawirowaniach z covid -em. I wiecie, diabeł ma szczególną radochę, szczególny ubaw z tego, kiedy może ludzi wiązać strachem, kiedy chce, robi tak, abyś nie myślał i nie cieszył się życiem i tym, co Bóg Ci daje, nie dostrzegał tego, co, w jaki sposób Bóg. Działa w Twoim życiu, tylko żebyśmy widzieli niebezpieczeństwa i byli wpatrzeni w te różne przeszkody i niebezpieczeństwa, a tylko w jednym celu, aby strach ogarniał nasze umysły, nasze serca, nasze życie. Ale Słowo Boże mówi zupełnie inaczej, że Bóg nie dał nam ducha strachu. Dosłownie, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wierszu 7 jest napisane: nie dał nam Bóg ducha lęku i strachu. Ale jakiego ducha dostaliśmy drodzy? Tam jest napisane, że Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tam jest też to słowo trzeźwe myślenie oznacza powściągliwości albo takiej samokontroli. Oto nie masz ducha strachu od Boga. Od Boga nie przychodzi strach, ale od Boga przychodzi pokój. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy brali i czerpali z tego źródła pokoju, którym jest sam Bóg. Bo Jezus powiedział że przyszedłem dać wam pokój. Pokój mój daję wam, nie jak ten świat daje. Ja wam daję. A więc pośród naj, największej zawieruchy, pośród największych różnych rzeczy, które będą się dziać i diabeł będzie przychodził i dawał, wlewał strach i niepokój do naszych serc. Zobaczcie ludzie Zresztą tak mówi też Słowo Boże, bodajże ewangelista Łukasz mówi, że kiedy coraz bardziej będziemy widzieć, że zbliża się przyjście Pana i będą poruszone niebiosa i ziemia, wtedy lęk ogarnie narody. Narody będą, będą wręcz bezradne, strach będzie napawał ludzkość, ale Kościół Jezusa Chrystusa, Boże Dzieci, Ty i ja, możemy być Pełni Bożego pokoju. Możesz być ochroniony. Słowo Boże wyraźnie mówi, że pokój Boży będzie strzegł serc i myśli naszych. Serc i myśli naszych. To słowo, że będzie strzec, to dosłownie oznacza, będziesz pod strażą, jakby pilnowany przez pokój, który pochodzi od Boga. A więc w największych, w największych trudnościach, w największych zagrożeniach, i nie chciałbym, żeby dzisiaj chrześcijanie, żeby Boże dzieci, ja sądzę, że Bóg tego nie chce, żebyśmy myśleli i bali się wy... zrobić krok poza próg naszych domów z powodu strachu, z powodu lęku, że coś może nam nie przypaść, że od czegoś mogę się zarazić, że nie wiadomo co. Ale ja jestem pewien, że Bóg daje nam pokój i Pan daje nam ochronę. Ja nie mówię, żebyśmy byli nierozsądni, ale żebyśmy byli trzeźwi w naszym myśleniu. Oto Bóg otwiera drogę i daje nam miejsce bezpieczeństwa, abyś się nie bał. Abyśmy się nie bali, czy jutro jeszcze i będę w stanie cokolwiek kupić, bo inflacja, bo, bo tamto Bóg Zupełnie inaczej nam radzi. A więc Królestwo Boże to jest i sprawiedliwość, ale też i pokój, który jest od Boga. I ten pokój Bóg obiecuje, że da i napełni każde serce swojego dziecka. Kiedy widzisz strach i lęk, kiedy budzisz się rano i gdzieś czai się taki niepokój, to wiedz jedno: to nie jest od Boga. To nie jest od Pana. Bo Jezus jest księciem pokoju. Jezus czyni pokój. Jezus przychodzi i daje swój pokój, który przechodzi ludzkie zrozumienie. Amen? A więc ilekroć pojawi się lęk. W imieniu Jezusa wstań i zgrom tego ducha lęku i niepokoju. W imieniu Jezusa powiedz: Idź precz ode mnie, szatanie. Idź precz lęku i strachu w imieniu Jezusa. Bo za lękiem i strachem. Kryją się duchy ciemności, kryje się szatan, kryje się przeciwnik. Pamiętam, było pewne wydarzenie, tragiczne wydarzenie, i myśmy mieszkali w tym miejscu, gdzie to wydarzenie miało miejsce. I pamiętam, oboje z żoną, oboje z grażyną. Nie porozumiewając się, nagle przyszedł taki strach, mieliśmy świadomość obecności złego. Obudziliśmy się, zaczęliśmy z sobą rozmawiać, i ten strach i ten niepokój zaczął ogarniać nasze serca. Ale wiedzieliśmy, że to nie jest od Boga. I w imieniu Jezusa w nocy, przebudzeni, wzywaliśmy świętej krwi Pana Jezusa, która nas osłania od wszelkiego, wszelkiej mocy złego. I w jednym momencie. Ten lęk i strach ustąpił, dlatego, że krew Jezusa czyni pokój. Amen? Ona przemawia z całą mocą. Nie pozwól, aby diabeł, aby poprzez strach niszczył, zabierał ci radość życia, którą masz w Jezusie Chrystusie. Ale stań mocno wierzę i daj temu odpór. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić. To jest coś bardzo osobistego. W, innym, w innej sytuacji budzę się w nocy i mam świadomość złego, że stoi. jak to jest? chrześcijanin, pastor. I... No, ale zły przychodził też do Pana Jezusa, tak? Mówił do niego, kusił go. Wiecie, i słyszałem tak, jakbym, jakby ktoś do mnie mówił, wiedziałem, że on do mnie mówi: Mówi tak: zabijecie. Dosłownie zabijecie. Ale powiem wam, ja się położyłem, czy właściwie zamknąłem oczy i spokojnie zasnąłem. Bo wiedziałem, że jestem w ręku Pana. Haleluja. Wiedziałem, że jestem bezpieczny. Ja wiem, że Diabeł chodzi jak lew ryczący wokół nas. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, Ale ty masz moc. Jako Boże dziecko, jesteś odkupiony krwią Jezusa. Duch Święty jest w tobie. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym i masz autorytet, masz władzę, aby w imieniu Jezusa dać temu odpór. Musisz powstać w swojej wierze i dać odpór, tak jak czynił to Jezus. Kiedy diabeł go kusił, co Jezus robił? Milczał? Uciekał? Jezus odpowiadał: Napisano jest. Dawał mu odpór poprzez miecz Bożego Słowa, który jest Twoim i moim udziałem. Drodzy, ten świat będzie coraz więcej pełen niepokoju, lęku i strachu, bo tak mówi nam Boże Słowo. Ale Ty jako Boże Dziecko, ja jako Boże Dziecko, mamy przywilej, mamy łaskę, aby być pełnymi Bożego pokoju. Aby pokój Boży wypełniał nas. Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam. Nie jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze i niech się nie lęka. Pamiętaj, jesteś Bożym dzieckiem i masz prawo do tego, aby Twoje serce było pełne odwagi i pokoju. Jezus wyraźnie mówi: Nie twórz się. Nie lękaj się. W liście do Filipian Paweł mówi: a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wszelkie zrozumienie. Będzie strzeg Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Abyś, abyśmy, będąc pełni Bożego pokoju, mieli to. Wiecie, pokój Boży zawsze sprawia taką trzeźwą ocenę sytuacji, tak? Kiedy masz niepokój, kiedy pojawia się lęk i strach, wpadamy w panikę i zaciera nam się jakby świadomość tego, co się dzieje, rzeczywistości. Pamiętam, mieliśmy taką ewangelizację jeszcze ponad 40 lat temu. Tam w wiosce, gdzie Grażyna się urodziła. Ludzie, takie dwa wojskowe namioty żeśmy spieli, ludzi zaprosi, zaprosili. Ja usiadłem koło mojego przyjaciela, wtedy nie było projektorów. Mieliśmy, wyświetlaliśmy, jak się to nazywa, slajdy. slajdy. Tak prze, przez taki ten żeśmy przepuszczali, i ja wpadłem w jakąś dziwną panikę. I tak posuwam, i posuwam. Następne on jeszcze nie zdążył nic opowiedzieć, a ja mu tak to przesuwam, i przesuwam, i przesuwam. Dobrze, że on zachował trzeźwość. I mnie w tym wszystkim zatrzyma, bo bym mu tak już wszystko przesunął i byłoby po całej ewangelizacji. Strach. Oto uczyłeś się? Wiesz, że przygotowałeś się? Idziesz na klasówkę, albo jest klasówka, albo egzamin. I strach paraliżuje cię. Nie wiesz co zrobić. Zobaczcie, zobaczcie jak strach, Boże, dzieci potrafi wyłączyć ze służby. Oto Pan rozdał majętność. Jednemu dał pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden talent. Co zrobił ten z jednym talentem? Zakopał go. Z powodu czego? Tam jest napisane: Bałem się. Lęk i strach ogarnął go. Bałem się, dlatego zakopałem mój talent. A Jezus mówi: odkopaj, odkop swój talent. Oto przynieś najlepszy owoc, jaki możesz przynieść w Bożej Winnicy i w Bożym Królestwie. Strach powoduje, że robimy głupie rzeczy, nierozsądne rzeczy, ale Jezus przyszedł przynieść Pokój, pokój z Bogiem przez krew, przez krzyż. Pojednał nas z Bogiem przez krew, przez krzyż. Biblia wyraźnie mówi: mamy pokój z Bogiem. Przez moc Jego świętej krwi, przez krew Krzyża Jezusa Chrystusa, zostaliśmy pojednani z Bogiem. Nie ma już między Bogiem a nami nieprzyjaźni, wrogości. Tak było wcześniej. Buntowaliśmy się, opieraliśmy się, sprzeciwialiśmy się. Ale w momencie, kiedy łaska Boża skruszyła i daliśmy się skruszyć Bożej łasce i Bożemu Słowu, poddaliśmy się Bogu, uznaliśmy, że jest Panem. I że tak powiem, ta nieprzyjaźń została zamieniona w przyjaźń. Wiecie, Jezus mówi, Niesamowite słowa. Kiedy mówi o, o czasach ostatecznych w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. On, wy, on wyraźnie mówi, abyśmy się nie tworzyli, abyśmy się nie bali. E, e, mówi, e, żebyśmy pamiętali, że On zna nawet liczbę włosów na naszej głowie. A więc nie musimy się bać. Mówi to, czego powinniście się bać, obawiać, to to aby chodzić w czystości przed moim obliczem. Tego, bójcie się tego, który ma moc wrzucić do piekła. Tego się bójcie. Ale nie bójcie się diabła. Nie bójcie się, chociaż wiemy, że jest groźnym przeciwnikiem, nie chcemy go tutaj lekceważyć, ale wiemy jedno: Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Amen. Więc jedno: kiedy tak. Ten chleb i to wino zostało tutaj rozdawane. Nie, nie przyjmujemy fizycznie Jezusa. My przyjmujemy i dajemy świadectwo, że pamiętamy. To jest pamiątka Jego śmierci, Jego, Jego przebitego ciała i przelanej krwi. Dajemy przez ten chleb i to wino świadectwo. Jezus za mnie oddał życie i ja w to wierzę. Jestem przez to zbawiony. Ale On już jest w nas. Amen. Ja Go nie przyjmuję. On jest w nas, on mieszka w nas, on przebywa w nas. A to jest świadectwo. I będziemy to tak długo czynić, aż on nie przyjdzie. Będziemy wydawać o nim, o nim świadectwo. Ja chcę to miejsce z, z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Powiadam zaś Wam przyjaciołom moim. Byłem w, w nieprzyjaźni z Bogiem. Tak jak każdy z nas. Każdy z nas do momentu nawrócenia jest w nieprzyjaźni z Bogiem. Byliśmy wrogo, mówi nam inne miejsce, wrogo usposobieni wobec Boga. Ale teraz staliśmy się przyjaciółmi Boga: przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Tutaj Jezus mówi o jeszcze gorszych sytuacjach. My się modlimy o braci i siostry, którzy właśnie to przeżywają. Zabijają ich ciała, ich rodziny, ich dzieci, ich bliskich. Ale on mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale wskażę wam, kogo się bać. Macie bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc rzucić do piekła. Zaiste, powiadam: Wam tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone, nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele w rubli. dwa razy. Bóg mówi do nas, do ciebie i do mnie: nie bój się. Słuchajcie, drodzy, nie pozwólmy, aby strach nad nami panował, aby lęk o jutro, o przyszłość. O, o cokolwiek, żeby e, e, lęk opanowywał Twoje życie. I zamiast kierować się w wolności i w Bożym Pokoju, zaczynasz być, o, dawać się ograniczać przez obawy i lęki, które diabeł zasiewa w Twój umysł. Dotkniesz tego, uważaj, bo się zarazisz. Tego tam nie, tam nie idź. Wiecie, ja wiem, ja wiem, muszę być ostrożny, ale nie pozwolę żeby nad mną panował strach. Oto jestem Bożym dzieckiem. On jest moją tarczą i osłoną, najlepszą. I wiem, że w jego, w jego myśleniu, w jego pragnieniu dla mnie wcale nie jest myśl o tym, żebym się zaraził, ale o tym, żebym był strzeżony. Amen. Przecież cały Psalm 91 mówi o tym, nie? Choćby padło u mego boku tyle, a z. Z lewej strony tyle, choćby przyszła zaraza, to Bóg obiecuje, jest zainteresowany tym, aby dawać nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Kiedy tak czytam o tych Chinach dzisiaj, o tym, co oni tam wyprawiają, to jest totalna dyktatura, totalne zniewolenie. Jak można z powodu pięciu chorych zamknąć miliony ludzi w jednym mieście czy dzielnicy? To jest chore. Ci ludzie jakby postradali trzeźwość myślenia i ogarnięcia sytuacji. Ale Bóg daje nam wolność. Mamy pokój z Bogiem, mamy obietnicę pokoju, a diabeł przychodzi i chce ciebie i mnie ograbić z tego pokoju. Chce zabrać ten pokój. Pokój Boży. Wiecie, w arcykapłan Aaron, dostał taki przywilej błogosławienia swojego Bożego narodu, Bożego lud. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci pokój. I da Ci pokój. Szalom. Szalom. U Żydów pojęcie pokoju to nie jest kwestia to jest kwestia tego, niech Ci się wiedzie. Bądź zdrowy, bądź pełen Bożej obecności i świadomości, że Bóg jest z Tobą. To jest to szalom. Niech Bóg da Ci szalom. Kiedy jesteś w domu, kiedy wydaje Ci się, że, że już nie dasz rady w pracy, że wszystko się zawali, może też coś się nie układa w Twoim domu, więc jedno, Pan Ci chce dać szalom. Abyś był pełen pokoju. I nawet pośród największej burzy, po największego zamieszania, abyś zachował taką zdrową jasność myśli, nie wpadał w panikę, dezorientację, bo strach przynosi panikę i dezorientację, i zaczynamy robić głupie rzeczy. A Pan mówi: Pokój tobie, pokój tobie. Bóg. Nas pojednał w jednym ciele. Bóg i Jezus zostają nazwani, Jezus jest nazwany księciem pokoju. On przynosi i daje nam pokój. A szatan próbuje ten pokój zabrać z naszego, z naszego życia. Chce, żebyśmy nie byli pełni tego pokoju. Kilka myśli, zanim zakończę. Myślałem, że dłużej, ale chcemy zmieścić się w czasie. Zobaczcie, po pierwsze, grzech powoduje niepokój w nas. Znaczy dobrze, jeśli powoduje. Jeśli grzech, coś, gdzie łamiemy Boże zasady, nasze sumienie zaczyna się odzywać. To jest taki dobry świadek, coś jest nie tak w Moim. I wtedy znika pokój. Tracimy pokój Boży. Nie z Bogiem, ale Boży pokój. Tracimy Boży Pokój. I druga rzecz, coś powinienem z tym zrobić, prawda? My wiemy, że jeżeli coś jest nie tak i coś zaczyna nas niepokoić i sumienie, mamy i, i wtedy nie możemy spać nie z powodu strachu, z powodu tego, że czujemy się niedobrze, nie bo wiemy, że zrobiliśmy coś nie tak, albo powiedzieliśmy coś nie tak. Ale jest z tego wyjście, kiedy wyznajemy. Wiecie, to słowo wyznawać, homologeo, w pierwszym liście Jana, w siódmym bodajże, w pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu, homologeo to jest mówić tak samo jak Bóg. To jest słowo wyznać. Czyli kiedy przyznaję razem z Bogiem, postąpiłem źle. To jest to wyznanie, homologeo. Mówię tak jak Bóg, nie ukrywam, nie bagatelizuję. Boże, zrobiłem źle. Ja to uznaję. Tak jak Ty mówisz, ja się z tym zgadzam. I zostawiam to, a jeśli mogę, to naprawiam to. Zacheusz chyba oddał w czwórnasów. Kogo ukradłem? On nie mówi tak, panie, przebacz mi, ale nic nie zrobił z tym, co wcześniej dokonał których okradłem, oddam w czwornasób. Trzeba oddać, trzeba przeprosić, trzeba naprawić, jeśli się da. To jest to wyznać prawdziwie i trzymać się tego, co jest dobre. Ale to jest jedna kwestia. Tracimy pokój, kiedy pojawia się grzech w naszym życiu, ale też diabeł chce cały czas utrzymywać nas pod presją oskarżenia, żebyśmy nie uwierzyli. Że Bóg jest łaskawy i jest gotów nam przebaczyć. I to jest coś, coś takiego, że diabeł będzie cię dręczył i męczył i przypominał, wyciągnie sprzed 20 lat rzeczy, aby cię oskarżać. Jest tylko jedna rada: uwierzyć w sercu i dać odpór diabłu. Uwierzyć, że krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. Amen. I musisz stać na tym mocno, na gruncie prawdy słowego, Słowa Bożego. Jest obietnica, że ona oczyszcza, jeśli wyznaję w ten właściwy sposób. Jeśli moje serce jest złamane z powodu tego, że zrobiłem źle krew Jezusa. Oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Diabeł będzie próbował przypominać i oskarżać. Jest taki piękny obraz w księdze proroka Zachariasza w trzecim rozdziale. On tak się rozpoczyna. Diabeł stał po prawicy arcykapłana Jozłego, który jest przedstawiony w tym obrazie w brudnej szacie. Jest brudny grzechem. Diabeł ma podstawy, aby go oskarżać. I go oskarża. Ale stoi tam Anioł Pana i nakazuje zdjąć tą brudną szatę i ubrać go w czystą szatę. To jest to, kiedy wyznajemy, tak jak Bóg mówi, to co On nazywa grzechem, my się z tym zgadzamy, odwracamy i krew Jezusa oczyszcza nas i przychodzi pokój od Pana. Amen. Znowu możesz radować się pokojem. Diabeł będzie próbował jeszcze raz. I jeszcze raz, ale kiedy ty stoisz mocno na gruncie prawdy i wyznajesz, że krew Jezusa, nawet kropla krwi Jezusa wystarczy, aby zgładzić grzechy całego świata. Dla Ciebie i dla mnie. Wiecie, to jest. Biblia mówi wyraźnie, że ta krew oczyszcza nas. Przez tą krew jesteśmy pojednani. Ta krew sprowadza pokój Pana do naszych serc, do naszego życia. A więc musisz, muszę coś zrobić. Muszę znowu powstać w wierze i stanąć na gruncie Bożej Obietnicy i prawdy, że krew Jezusa obmywa mnie, oczyszcza mnie. Apostoł Piotr po tym swoim tragicznym zaparciu się Chrystusa zostaje przez Pana przekonywany, że ciągle jest dla niego łaska i przebaczenie. Zaraz po zmartwychwstaniu mówi do kobiet, które tam pierwsze były, Idźcie i powiedzcie Piotrowi. To był wyraźny sygnał. A później go pyta nad jeziorem: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr ma sygnały wyraźnie. Zresztą już wcześniej on o tym zapomniał. Jezus mu powiedział: Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą. Ja prosiłem za to”. Dlatego tak ważna jest modlitwa przed. Ważna jest modlitwa Kościoła, ważna jest modlitwa Twoja i moja w komorze: że modlimy się o kogoś. Mówisz, ale teraz nie ma niebezpieczeństwa, ale Bóg wie. I Ty się modlisz, aby On był zachowany, czy też Twoje życie było zachowane. Druga rzecz, która sprowadza brak pokoju do naszego życia: to są urazy, chowane w sercu głęboko urazy, jednych wobec drugich, czasami nawet urazy wobec Boga. Gdzie mamy pretensje, że nie zrobił tak i nie zachował nas w taki sposób, nie zrobił tego, ale też. Urazy pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi. Wiecie, jest takie, takie są dwa szczególne miejsca, które jakby do, dotykają tej, tej kwestii. Wiadomo, że jeżeli jest jakaś, jakiś spór, jakaś. Nie mówię różnica zdań, bo, bo różnice zdań są. Tylko trzeba umieć, że tak powiem, z tym wszystkim funkcjonować. Ale jeżeli jest jakiś, jakiś niepokój, jak, jakiś, jakiś zatarg, tracisz pokój. A tym bardziej, jeżeli zachowujesz się w tym sposób niewłaściwy. Niepobożem. Taki film oglądałem we wtorek. Bóg nie umarł. O takim pastorze. I ja mówię, o! Jak on postępuje! On jest pastorem! No ale się upamiętał. I zmienił wszystko. I to zmieniło też całą sytuację. A więc niewłaściwe reakcje, niewłaściwe zachowanie, gniewanie się. Co jest napisane o gniewaniu się? Niech słońce. Niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem, dosłownie niech nie zachodzi nad przyczyną waszego gniewu. Nie kładź się spać z urazą, gniewem, złością w sercu, Bóg mówi. Wiesz dlaczego? Bo diabeł to wykorzysta i w nocy obudzi cię i będzie drążył i będzie napełniał cię jeszcze bardziej negatywnymi myślami. A kiedy gniew i złość jest w naszych sercach, gwarantuję ci, nie tylko stracisz pokój, pojawi się strach. Bo to jest diabła, taktyka diabła. A Bóg mówi: rozwiąż to. Jeśli trzeba, przebacz. Jeśli masz ten, to idź i porozmawiaj, powiedz słuchaj, to co powiedziałeś, czy to co zrobiłaś, to mnie rani. Nikt nie jest zaatakowany, ale szukasz rozwiązania, to mnie rani. Dlaczego tak? Po to, żeby moje serce nie było sfrustrowane, żebym nie chodził i widząc tej osoby po raz kolejny trzymał i tak zbierał jeszcze kolejne, kolejne rzeczy w moim sercu. Bo Bóg chce, żebyśmy byli wolni i pełni pokoju Bożego. A to zabiera nam pokój. Tu dwa miejsca chciałbym przeczytać. Kolosan 3,15 i Efezjan 4,1-3 w związku z tą, z tą, z tą kwestią. I Przeczytam może tak Kolosan pierwszy. Tutaj czytamy tak w liście do Kolosan 3, 15. Zwróćcie na to uwagę, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Dosłownie rządzi włada, niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Zwróćcie uwagę. To powiązanie, pokój Boży niech rządzi, bo jesteście powołani w jednym ciele. Inaczej mówiąc, to wyraźnie odnosi się do tego, dlatego że należę do kościoła, dlatego że jestem związany z innymi. Niech pokój Pana między nami wypełnia nasze serca. A jeszcze dobitnie możemy powiedzieć: List do Efezjan, gdzie tutaj wręcz dosadnie mowa jest o pokoju. Napominam czwarty rozdział od 1 do 3. Do Napominam was wtedy ja więzień w Panu, jak, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To słowo wspójni tłumaczone czasami jest w związce pokoju. Słuchajcie, zachowana jedność w związce pokoju. Tłumaczenie nie oddaje słowa, które tam jest użyte. To słowo związka, to słowo spójnia dosłownie oznacza ludzi, tak jak jeńców, powiązanych łańcuchem za nogi. Oni od siebie się nie mogą odłączyć. To jest ta związka, Pokój niech będzie jak taką związką, która was łączy, żebyście nie byli oddzieleni, ale ten pokój między wami był tak mocny, że was łączy, spaja was jak łańcuch. Tak więc, wyzbycie się wrogości i urazów. Dbajmy o, dbajmy o swoje serca. Pozwólmy, aby Duch Boży mógł działać w nas. Trzecia rzecz. Diabeł, jak mówię, lubi, lubi napełniać nas niepokojem. Wykorzystuje to. Popatrzcie, to, że diabeł chodzi wokół nas jak lew. Zobaczmy w jakim kontekście to jest bardzo wyraźnie. Piąty rozdział pierwszego listu Piotra. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Popatrzcie, jak ten obraz diabła krążącego wokół nas, jak lew, kogo by mógł pożreć, strawić, jest w kontekście wszelką troskę złóżcie. Na Niego, na kogo? Na Pana. Wszelką troskę złóżcie. Po co? Bo miej tą świadomość, że jeżeli pozwolisz się zamartwiać, jeżeli pozwolisz, żeby Twój umysł był pełen troski, ten, który chodzi wokół, będzie Cię związywał tym coraz mocniej. A Jezus powołał nas do wolności i do pokoju. Nie dawaj diabłu przestrzeni. Czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy pańscy. A więc w tym kontekście diabeł mówię lubi, ma radochę, kiedy chrześcijanie są pełni trosk zmartwień o to, co będzie jutro, co się wydarzy, co się stanie, zamiast powiedzieć i mówić tak, dlatego, że jestem Bożym dzieckiem, Bóg jest ze mną. I będzie mi błogosławił. W każdym czasie. W każdym. Próby, doświadczenia, ale też zwycięstw i radości. Amen. W każdym czasie. Pan nie chce. Wiecie, zmartwienie, smutek zabiera chwałę dla Boga, wdzięczność dla Boga. Ale kiedy. Ja nie mówię, że nie mamy świadomości, potrzeb, sytuacji, ja nie mówię nic przeciwko pewnej zaradności. To nie o tym mówi ten tekst. Mówi, nie zamartwiaj się. Są rzeczy, które mogę zrobić i są rzeczy, których nie zrobię. Nie jestem w stanie. Mamy liczyć, ufać, patrzeć na Pana. I ostatnia rzecz, i będziemy się modlić. Ja się tak zastanawiam, czemu dzisiaj chrześcijanie nie przeżywają tak jak. Może to nie jest dobre powiedzenie, bo Salomon mówi: Nie mów, nie mów że dawne dni były lepsze od tych. Nie? Bóg zawsze ma swoje świeże błogosławieństwo, ale jednego możemy być świadomi: będzie nasze serce zamiast pełne pokoju, będzie, niepoko, będzie dręczone niepokojem. Dlatego, że Diabeł lubi zaśmiecać nasze umysły. Zobaczcie, jak dzisiaj łatwo jest zaśmiecić swój umysł. Bóg chce, żebyś, żebym zadbał o czystość, o higienę swoich myśli, swojego umysłu. Ale jeżeli oglądasz to, czego nie powinieneś, wiecie, czy to jest internet, czy to jest komórka, czy to jest telewizja? Oglądasz brudy, słyszymy przekleństwa, Te, na, 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 nie da się. Wiecie, my nasiąkamy tymi rzeczami, a później chcemy przyjść przed oblicze Boże i chcemy, żeby Bóg wylewał na nas błogosławieństwo, ale pierwsze tośmy nałykali pełnej nieczystości. Ja nie mówię o rzeczach drastycznie złych, jak pornografia. Nie, nie. Wiecie, czym się karmię? Moje serce, mój umysł. No to też będzie widać, to wejdzie w mój krwiobieg, duchowy także, tak jak karmię się różnymi rzeczami fizycznymi, żeby moje ciało było mocne. No i też ludzie mówią, dietetycy, tego nie jedz, tego oszczędzaj, tu mniej, a tego więcej, nie? Co do ciała, jesteśmy szpecami, nie? Ale tak samo jest z naszym, z naszym duchem. Z naszym umysłem, z naszym sercem. Jeżeli słuchasz rzeczy, nie mówię zupełnie brudnych i nieczystych, ale rzeczy, które nie są żadnym błogosławieństwem, nie podniosą cię. Ja nie mówię, że masz żyć w pustelni, nie, ale rozumiecie, potrafimy być 2 trzy godziny na, na komórce, na wiadomościach, ale Biblię. Może źle mówię, bo może ty czytasz godzinę i dwie, a czasami bywa tak, no przeczytałem, no, pięć minut. Ale nagle na komórkę to ja mogę tam siedzieć godzinę i czas mi tak płynie. I dziwimy się, że nie mam pokoju Bożego w swoim życiu. Wiecie, jest coś takiego, że Bóg, kiedy wzywał przed swoje oblicze Mojżesza, bodajże za drugim razem, kiedy już w złości, takim świętym gniewie rozbił te pierwsze tablice, Bóg mówi: Przyjdziesz do mnie jeszcze raz. Teraz Ty te tablice wykujesz. I przyjdziesz przed. Pamiętacie, tam jest napisane, że Mojżesz czekał siedem dni na Pana. Tam u podnóża góry, zanim Bóg mu powiedział, teraz możesz wstąpić przed moje oblicze. A więc Mojżesz potrzebował pewnego wyciszenia dla swojego serca, dla swojego umysłu, przygotowanie na spotkanie z Panem. My myślimy, żyjąc zupełnie czasami napełnieni różnymi rzeczami, że tak. Pomodlimy się i to tak instant zadziała. No bo przecież pomodliłem się. Ale Bóg chce, żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z Nim. I się modlił. I zobaczcie, kiedy ma. Ob... On i jakiś czas jest w modlitwie. Uczniowie w dziejach apostolskich. Spędzali czas dziesięć dni na modlitwie, zanim Duch Święty stąpił, oni wyłączyli telewizory, komórki, laptopy. I byli i szukali Bożego oblicza. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drodzy, pozwólmy, żeby ten pokój Boży. Słowo Boże wyraźnie nas wzywa. Chyba w Psalmie 34 jest napisane: Szukaj pokoju i ubiegaj się o niego. Dosłownie, jeżeli go nie masz, straciłeś ten pokój. Jesteś pełen niepokoju i zamieszania. Bóg mówi: Zacznij z powrotem szukać, przybliż się do mnie. I mojej obecności znowu odkryjesz i doświadczysz mojego pokoju i mój pokój wypełni Ciebie. Wiecie, i wtedy będziemy prowadzeni przez ten pokój, a kiedy go znowu utracimy, znowu będziemy starali się wrócić na te właściwe tory, aby pokój Boży był naszym udziałem. Bo tego Bóg pragnie. Nie dał nam Bóg ducha lęku, strachu, ale dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Chciejmy powstać! Chciejmy powstać! Chciałbym przez chwilę się modlić. To słowo odebrałem na dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy byli szczerzy przed Bogiem. Otwarci przed Bogiem. Żebyśmy nie na takiej zasadzie, no tak, no ja okej, okay, fajne, dobre to słowo, pytanie jest, czy ja, czy ty, czy masz pokój Boży w swoim sercu? Nie pytam cię o pokój z Bogiem, bo sądzę, chociaż może nie wszyscy mają ten pokój z Bogiem, bo jeszcze nie oddali świadomie, dobrowolnie swojego życia Chrystusowi. Ale kiedy. Oddałeś swoje życie, a ciągle gdzieś jest lęk, i strach, i obawy, chcę się modlić, aby pokój Boży przyszedł do Twojego serca. Ale też z drugiej strony, to się nie stanie jakby naszą rzeczywistością, kiedy nie będziemy trzymać się pewnych reguł. Dlatego tam w liście do Filipian jest napisane, że nie troszcie się, ale myślcie o tym. Co w górze, co czyste, co święte, tak? I wtedy pokój Boży będzie waszym udziałem. Czyli odrzucam to, co mi ten pokój zabiera. Wiecie, że sami to mogą być prozaiczne rzeczy, które, którymi żyjesz. Bóg mówi, zostaw to, przybliż się do mnie. Ja chcę napełnić Cię moim pokojem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty tutaj jesteś. Jesteś księciem pokoju, jesteś źródłem pokoju, jesteś tym, który daje pokój. Panie, pomóż nam zaufać Twojemu przebaczeniu. Pomóż nam, Panie, oddalić od siebie to wszystko, co nas zaśmieca. Panie, modlimy się, pomóż nam zostawić nasze zmartwienia i troski. Pomóż nam, Panie, jeżeli są takie sytuacje, umieć przechodzić przez. Różne zranienia w ten właściwy Twój sposób, abyśmy nie utracili pokoju. Tak oto się modlimy, Panie. Proszę Cię o to, Jezus. Chwała Ci, Panie. Czy ktoś dzisiaj od, odnajduje się w tym, co zwiastowałem? Mówisz, tak, ja chcę, żeby pokój Boży wypełnił na nowo moje serce. I chcę dzisiaj o to prosić Jezusa. Ale też... Zrób to, co radzi nam Boże Słowo. Zostaw troski i zmartwienia, oddaj w najlepsze ręce. Przestań się bać i lękać. Czy zachorujesz na to, czy na tamto? Nie otwieraj furtki diabłu przez to. Wiecie, co Job powiedział? To, czego się bałem, przyszło na mnie. Otworzył furtkę. Przez strach. Nie bój się. Nie bój. Się. Jeżeli ktoś taki jest, niech daj mi znać przez podniesienie ręki, podnieś opuść. Tak, ja potrzebuję Bożego pokoju. Ja chcę, żeby pokój Pana wypełniał moje serce, moje życie. Śmiało, śmiało. Drodzy, jesteśmy w Bożej rodzinie. Przyszliśmy po to, żeby się modlić. Niech was Bóg błogosławi. Za szczerość, za odwagę. Możecie opuścić. Módlmy się teraz. Panie, tam gdzie stoisz? Złóż na Pana to wszystko. Złóż teraz i nie zabieraj tego z powrotem do domu. Zaufaj Panu. Zaufaj. Bóg jest większy, Bóg ma moc i Bóg daje swój czas. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Panie, potrzebujemy Twojego pokoju. I chcemy chodzić w Twoim pokoju, Panie. I modlimy się, abyś zabrał wszelkie brzemiona, ciężary, zmartwienia, troski. Oddajemy to teraz przed Twoje oblicze i w Twoje ręce. Wszelką jakiś lęk czy strach o jutro. Oddajemy to w Twoje ręce. I dziękujemy Ci, i modlimy się teraz, i prosimy Cię: przyjdź i napełni nasze serca pokojem. Chcemy odpocząć w Tobie, w Twoim pokoju, w Twojej obecności. W Twojej pomyślności, w Twoim zdrowiu, to co Ty dajesz sam z góry z nieba. Błogosław nas. Daj nam odczuć to teraz. Daj nam odczuć Twoje dotknięcie w naszych sercach. Daj, abyśmy widzieli, że Ty działasz w naszych sercach. Niech Twój pokój przychodzi teraz. Twój pokój. I nie pozwolimy się związać z strachem i lękiem. Panie, będziemy dawać temu odpór, aby diabeł nie kontrolował naszego życia. I dziękujemy Ci już teraz w imieniu Jezusa, drogi Ojcze, za zwycięstwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. I wyznajemy, że bierzemy zwycięstwo i pokój. Panie, jeżeli jest coś, o czym nie wiemy, co nas ograbia z Twojego pokoju, Ty nam to pokaż. Jasno i wyraźnie. Tak prosimy cię o to. Też chcemy chodzić w twoim pokoju. Bo twoje królestwo to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Niech nas Pan błogosławi.